Jakim to jest przede wszystkim. Dobry. Zróbcie dwie taśmy, jedna oficjalna, którą można pokazać mediom, a druga... A na zdjęcie VHS, bo później materiały są w ten. To mamy same nieoficjalne. Co mówiłeś? Wiesz. Gdzie tam? Gdzie to będzie, dlaczego i tak dalej. Ciekawa rak, w sumie nawet minuty nie gadałem. Kolejne. Ktoś do ciebie dzwonił? Czego? To lubi się. Tak, są rady. Może krzykniemy jakieś chamskie slogany? Twoje piwo! Dzisiaj was teraz się wyjebie. Witam serdecznie na pierwszym zjeździe internautów polskich, nie tylko społeczność polską, ale międzynarodową. Cieszymy się bardzo, że wybraliście na miejsce swego wspaniałego zjazdu Księstwo Łebskie. Myślę, że będziecie tutaj dobrze goszczeni, jako że camping, na którym się znaleźliście, w tym roku gościł również społeczność międzynarodową, międzynarodowy zlot kempingu i karawaningu. Jest to największy kemping w Europie i cieszę się bardzo, że tutaj się znaleźliście. Poza tym jestem sympatykiem internautów i po rozmowach bezpośrednio wracam z Warszawy, gdzie TPSA przyrzekło, że od 1 lipca zmniejszy ceny za połączenie internetowe o 50%. Jeśli dalej tak będzie, to w przyszłym roku księstwo nasze uruchomi własny serwer bezpłatny dla was wszystkich. Myślę, że czujecie się dobrze, propozycje macie również dobre i tym samym uważam wasz zlot za otwarty. Obchodzone w księstwie bardzo hucznie, jako że dorsz jest najbardziej cenioną rybą w księstwie. I po zakończeniu tej uroczystości, jeśli jeszcze będziecie zdolni do nas, do przyjęcia nas, to do was wrócimy. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. A gdzie ryba? Tu jestem! Chciałbym powitać wszystkich w imieniu organizatorów oraz sponsorów. Mamy na dzisiejszy wieczór zaplanowanych trochę imprez, trochę atrakcji, dlatego mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. I tutaj korzystając z okazji właśnie chcieliśmy podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim, którzy właśnie dołożyli się do tego, że ten zlot udało się w końcu zrealizować. A między innymi dziękujemy bardzo zakładowi telekomunikacji w Słupsku, firmie HOP. Tutaj właśnie za udostępnienie pola namiotowego, a także wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej imprezy. Mam nadzieję, że za rok impreza będzie jeszcze bardziej obchodzona hucznie niż dzisiaj. Dziękuję. Brawo, brawo. Tego,
proszę bardzo. Powtórz. Właśnie byliśmy teraz świadkami, że jednak takie imprezy nie są bezkorupcyjne. Mogę pokazać ząbki. Czekaj. Trzy, cztery. Cięcie. Z Koszalina. Koszalin! Szczecin! Marian!
To jest niedobre, ale to jest dobre. Za mnie. To pokazał. To jest dobre. Cześć, tu. Tam gdzie spółdzielcza po prostu. Tak, tak, zakręć. Spokojnie, bo to się teraz się rozwali zaraz. Po kiełbasę! Ale na identyfikator! A gdzie jest ten Eda? Ha? Ten wysoki? Tam drzewo chyba robi. Tylko taki wiesz, taki prowadzący, taki... Czekaj, mogę. I się kable pod tą jebką! Ja, an chulowy mikser! Uważaj piwo! Piwo! Chleb! Piwo! Chleb! 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 Chod! Pafendor! Piotka! Mam połaz. Thank you.
teraz coś. Co? No jesteście i ile macie lat? Kamerą właśnie. Konkurs jest. Dobra. No i dobra, doczekaliśmy się do konkursu. O, już wszyscy się na mnie patrzą. Wypadałoby powiedzieć na wstępie, że ten konkurs jest dla osób... Cześć, macham, hej. Dla osób pełnoletnich, którzy ukończyli 18 lat. No to muszę powiedzieć, no bo wiecie, to jest alkohol i te sprawy. Boję się powiedzieć, czy będzie konkurs związany, bo jak zaczną wszyscy biegnąć. Już biegną, już boję się. Potrzebne mi są 3 osoby, które robią piwo. Pierwsze 3 osoby do mnie. Jeszcze jedna osoba, proszę. Oj, biegną. 3 osoby już mam. Mam 3 osoby. Mamy 18 lat. Mam dowód sprawdzać? Nie, nie sprawdzam. Zdjęcie fatalne. Dobra. Damy? Dawno. Obrączka? O Jezus, dzięki już. Oczywiście. Pana też. Tylko 3 osoby. Na razie, no konkursów jest. No to nie, na spółę nie możecie. No, który śmieci. Dobra, nie, no później będą na zbiorki do sprawy. Dobra, konkurs polega na tym. Mamy 3 kubki piw. To nie, spokojnie. Mamy 3 kubki piw. Ta osoba, która wypije pierwsza, dostaje od nas właśnie, Jezu. Kolega Kuba, bo ja się sam teraz nie wiem, namieszali mi już. Dostaje koszulki, płytę i czapkę. O, pokazali mi gołą, że tak, to już uciekł, schował się. Dobra, piwa, Rafał, Markus, podaj. Na mój taki start zaczynamy. Nie, no może przodem tak, przodem, żeby było sprawiedliwie. Ja. No chłopy, trzymajcie się. Jezus, jak ja bym był siadł na waszym miejscu. Uwaga! Już do piwa się to. Uwaga! Start! Ale mają dobrze, no. Ale kac będzie. Wow! Brawo do Tomka. No klaski się należą do chłopaka. Wypił piwo, no poświęcił się, no. Ale beka, oj! Dobra, gdzie mam te koszulki, powiedzcie mi, no. Bo obiecałem i teraz nie wiesz. Koszulki? Aha. Dobra, no następne konkursy serdecznie zapraszam wszystkich, może nie będą takie aż monopolowe, no ale może coś wymyślimy jeszcze. Dobrze, na razie, miłe zabawy. Ale rób filmy z jajem, kurwa. Kto chce być na zdjęciu? Ja nie, dziękuję, postoję. Problemy masz. Nie.
Halo? Mój telewizor się zepsuł. Dzień dobry. Prawdziwy mężczyzna bije tylko Lecha. Waldemar Zienkiewicz. Gościa z piwa. Jaką ksywę? Gasma. Dobrze, my kamo z piwa. Dobrze wiesz, kurczę. Piwa. Teraz przynajmniej lobuje o 7 rano zawsze, tak, że facet nie ma szans. Nigdy się nie zmienił. Słuchajcie, pytanie numer jeden brzmi, każdy z was odpowie na to pytanie. Wszyscy się pośmiejemy, a potem nagradzamy, tak? Wszystko jasne? To chciałbym usłyszeć wasze oklaski, czy wy słyszycie w ogóle? Proszę. I za to was lubię. Trzymajcie za nich kciuki, bo to ważne, naprawdę. Moi kochani, a więc pytanie numer jeden. Każdy po kolei, macie na to 5 sekund. Nasi tam są? Miłek! Publiczności na chwilę dziękujemy, tak, zapraszamy na piwo. Tak, piwo dzisiaj. Temu panu dziękujemy. Dobra, moi kochani, pytanie numer jeden. Kim jest Pirc Op i dlaczego zawsze ma rację? 5 sekund. Tak samo jestem i Irzopem. Ja nie mam pojęcia. Irzop kiedyś mi zakilował taki jeden. Prętwe druty. Nic ciekawego. Znam takiego, jest na rozpadzie. Znam to piękna sprawa i spoko, ale... Pozwólmy sobie dzisiaj. Pytanie numer dwa. Co to jest bot i dlaczego nie należy z nim gadać? Dlaczego ja zawsze pierwszy? Ja wiem, że mam mądry. To jest mój kolega z kanału. Nie poradzę. Bo to jest... Krót po prostu. Nasze boty zawsze udzielają inteligentniejsze odpowiedzi niż my. Boty, jak sama nazwa wskazuje, na to pochodzi od robota. Ale uwaga, przez bota można podrywać panienki na przykład w Krakowie i umawiać się z nimi na randki. A co oprócz tego boty mogą robić? Boty mogą robić coś takiego. Kto widział, żeby
automatami gadać. A ja lubię gadać z automatami. Dokładnie, nic o leci z nią, że będzie w zasadzie wszystko, ale ja jestem jak najbardziej za, a z botami się fajnie gada, bo można sobie pogadać. Mamy rozwiązaną. Moi kochani, kolejne pytanie. Wymień ulubione napoje Ilcopera Poznania. Wyjaśnię. Poznań Ilc.pl. Ilcoperem między innymi jest Lexus, o niego chodzi. Czy znasz jego ulubione napoje? Kiwo.pl. Taki Ilc.pl, jak sama nazwa wskazuje, nie może pić piwa w nocy. Nie może. Żyje w nocy na Snickersach, na Marsach i na Coca-Coli lub Pepsi-Coli. Frugo! Tylko bezalkoholowe. Coca-Colę. Reklamy sobie nie pozwolę, a coś na pewno piję. Kawa albo herbata, to kolega dopowiada. Moi kochani, krótkie pytanie i macie na to 3 sekundy. Czy ban, to dobrze czy źle? Dobrze! Dobrze! Z naszego kanału zawsze źle! Dobrze czasami, dobrze! Czasami dobrze! Dobrze! Ban zawsze i wszędzie, zawsze mile widziany będzie! Moi kochani, to jest... Wybieramy w tej chwili trójkę, która stanie w stanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Kolega numer 2. Dziękujemy. Kolega numer 3. Dziękujemy. Kolega numer 4. Zostało nam tylko 4 konkurentów. A więc pytanie zasadnicze. Mają... Przepraszam Piotka, przepraszam. Moja pomyłka. Ale tak to jest, jak się nie skończy podstawówki. Moi kochani, z tej oto piątki musimy wybrać jednego laureata. Pytanie jest krótkie i na to mają 3 sekundy. Cybero! Schowam kartkę, bo to jest śmieszne. Ja nas ściągam! Ściągaj! Kto jest twoim idolem i dlaczego właśnie Lein? Lubię jego... Pośladki! Nas klasy nierobotniczej, którzy mają cały czas białe ręce, niespracowane w ogóle trudem. Cenię go za to. Kocham jego głębokie spojrzenie. Pana! Lenin! Cool. Nie znam. Mamy młoda jeszcze. To sprawę mamy zamkniętą. To cóż, przygotowania do oklasków? Gotowi? Nie słyszę. Nie słyszę. Gotowi? Nie widzę. Oklaskujemy! Kolega numer 1! Zamieszamy trochę. Koleżanka! Kolega numer 2! Zamieszamy trochę. Koleżanka! I tak ci piwo postawią, zobaczysz za to. Sekunda. I kolega nam został. Konkurs uważam za zamknięty. Moi kochani, mając te decybele w uszach, uważam, że kolega numer 1 wygrał, tak? Taniec solo był imponujący.
W związku z powyższym kolega ma konkurencję numer 2. Specjalną dla niego. Musi się tutaj przebrać tą koszulkę, która jest nagrodą. Brawa! Teraz basenówkę, kolego. Tutaj, no co? Masz się w to ubrać, nagroda. Ja cię pasek podtrzymam. To co, gorące brawa! Zwycięzca! Bo ja tu nie widzę płyt swoich nawet. Przepraszam pana. Weź to wyłącz, idiota, co? Zostało tylko 5 par, moi kochani. Filmuj, kurwa! Ale co to za bardzo różne, moi kochani? Wyborca pracują i tak dalej! Przepraszam, on to nie robi. Można? Ile? A jaki głową chcesz? Życzenia. Nie, teraz nie chcę zimić, tak sobie. Jedną kurczę. Kurde, pani zimno. Tutaj pan wymusza, bo ja to wiecie, o, jestem. Ostały się 3 pary, moi kochani. W związku z powyższym, że kartek już jest tak mało, że nie starczy nam na taniec, proponuję następujące rozwiązanie. Macie 30 sekund na opowiedzenie anegdoty lub kawały. Cała nasza publiczność, gorące brawa dla was. To jedziemy. Najpierw chcę lecimy. Dawno nie składaliśmy nikogo. Ale tu nie potraficie grać. W pierwszej chwili przejrzałem listę, że się zgarbiły. 16 lat. No przepis też taka jest. U nas nie. Zgadzam się. Elcibero, filmują ci tyłek. Spodnie podciągnij. Znowu. Nie w ogóle. Ja normalnie ci mówię, a kolejca przede mnie filmował mnie. Ja ci mówię, jakaś żona. Jezu. Ale ja starni na ten przeciwko, że wchodzi z nich, że przynajmniej pali. Przestrzeliłeś mi namiot, Raco. A strzela. A to nic, to wiesz, to będą dawać pieniądze. Kurde. Dziurę mam. Tutaj gdzieś wybuchło. No wiem, widziałem. No u was też leży na waszym namiocie strzępy. Znisz się jest dobry, bo przynajmniej wiesz, rozpalić masz w tym. Kurde, to jest spokój. No. Jasne. Dla mnie to możecie sobie kurwa nawet kwiatki na grób wziąć. A co taki dzień? Nie wiem.
kurwa, jak przyniosę. Kazał kasety spalać. No gdzieś chciałem jest to. Ja chcę położyć mi śpiwór, to nie wiem, aż tak, kurwa, przecież tam dwie godziny, no. Do dziewiąty, do dziewiąty. Właściwie można powiedzieć, że... Terminalnie przyjeżdża ludzi. Nie będzie takiego burdelu. Czyli będzie kanał impreza albo imparty. Czekaj, właśnie sklepy zaczęły. Z roku na rok to rozlepiło na to była prędza. No, za dwa lata będzie w ogóle zajebiście. Tu przyjedziemy, kurwa, i wiesz, nikt nic nie wie i obudzimy się już w czwartek. Prezy, nie? Ale była taka zaręka, nie? To, ale non-stop, kurde, wiecie, jaki sezon był rok temu, nie? Deszcze, non-stop, kurde, pozajmowane. Kurwa, czekaj. Ja muszę bez okularów, kurwa. Jest! Ładno znajdź. Się wali. Do ogniska. Ale mnie to jest. Przegrali ten mecz. Ja się dostali w dupę. Ale to było chujowe. Może na nogę będzie lepiej szła, tak? Proszę pana, proszę pana. No ale proszę. Proszę. Świeżynka. Gramy czy nie gramy? Świeżynki w ogóle nie wymięty. Dzień dobry. Boli głowa? Witam. Głowa nie. Brzuch? Też. No właśnie dobrze jest. A ciekawe, chcesz mnie zabić, co? Kto wymyślił? Chciałbym się dowiedzieć. Proszę nie przeszkadzać. W programie co mnie gryzie? Czemu kamerator na mnie nie najeżdża tą kamerę? Kamerator. Może kręciciel. Ej, bo on cię wie. Cześć z planu to. On cię kameruje. Mam pokrzywy. Okej. Bramki mamy. Naturalne. Kwiat!
Patrz, no idealnie, facet, tak nie musiał ruszać. O kurde. Ja się jeszcze kopnę, to by było dobrze. Skaczcie do góry, jak przypada kangury. Wygrałeś to? Jednak nie jebam. Fajną muszą serwę ma. Zajebistszy film. Operator raz. Nagrać. Nie przyzwoitych filmów. No czekaj, nakręcę ci trochę, no chodź tutaj. No, no to twoja kaseta, twoja kamera, nakręcę ci, no daj, no trochę. Później. Tylko czekaj, bo tam jest słońce na pewno. No, ekstra. Co? No, tylko się nie podnieś. Cześć, co tak to jak na pogrzebie? Kuba na dynkę, tak? Nie, Kuba, powiedz coś. Pozdrawiam mamę, tatę. I wyjdź z mojego samochodu. Ktoś się puścił znowu bąka. Poczułem. Ktoś mu? Uważaj! Ktoś mu? Nie macie tutaj gdzie grać w tą piłkę, cholera? A, to są kobiety. Aga! Pomachaj. No, pokop trochę, no. Pamiątkę byś miał, no. Co zrobić? Dzieciom pokazać, jak piłkę kopałeś. Dla nas KNM. Rozwiązanie w butę. Kurwa, udów. Chodź do zamknięcia. O. Izolatka. Wzrok tu kolików zobaczmy. Haj. Gdzie się nagrali? Nagrali? Ono pierdolone, czy co? Wy się zobaczyliście? Tak. On ma konserwę. A to Ada nam przyjdzie. Nie. Skurwiajcie mnie, no. Ale on tu nie jest strasznie duży, to nam wybaczy. Czemu tak? Chciałem 5 minut, cykle pióra. Czarną twarz masz. Focus, backlight. O tego chodzi. O kurde, ramiona bolą od tej gry. O, szutek. O.